Gromda 16 już 1 marca, dwa tygodnie później Tymex Boxing Promotions. No, co możesz powiedzieć, bo prywatnie już mi powiedziałeś parę walk, bardzo ciekawych walk, a ile możesz powiedzieć przed kamerą? Wiesz co, no mogę powiedzieć, wiadomo, że Dzierżoniów Boxing Night, zawsze wracamy do Dzierżoniowa w tym okresie i tutaj Mariusz Konieczyński bardzo, bardzo prężnie działa. Ja to cały czas powtarzam, że ten boks w jakiś tam sposób lubię, kocham i od tego boksu się zaczęło. Myślę, że ze względu na ten boks mam też inne możliwości teraz funkcjonowania nawet i w środowiskach sportów walki i w innych, ale powiem szczerze, że to jest ciężki kawałek chleba. Ja do końca już tak nie uczestniczę i się nie zajmuję. Nawet widziałeś, jak rozmawialiśmy, nie wiedziałem, czy to jest piątek, czy sobota, ale tak, to jest 15 marca, to jest sobota, Dzierżoniów Boxing Night i myślę, że fajna walka. Myślę, że walka na polskim rynku, taka Parzęczewski versus Valentino, to myślę być albo nie być dla Parzęczewskiego, albo po prostu taka katapulta w górę, że po prostu Robert Parzęczewski musi wrócić do starego Roberta Parzęczewskiego, żebyśmy po prostu się cieszyli i z tego jego przygody z boksem, bo wiadomo, że te możliwości były wcześniej, te możliwości trochę zamarły po tych walkach, po tej zmianie kategorii, a myślę, że teraz w tej kategorii półciężkiej musi udowodnić sobie, nam, że po prostu warto na niego stawiać i myślę, że przede wszystkim kibicom. Na pewno nie będzie to łatwe, na pewno nie będzie to łatwa walka, ale nigdy, czy na galach Mateusza, czy na galach naszych, bo wiadomo, że te gale robimy wspólnie, nigdy nie było tak naprawdę obijania ogórków i tutaj w tym przypadku no, nikt nam nie zarzuci, że ta walka nie elektryzuje i tutaj nie ma wiadomego wygranego. Tutaj nie wiemy, kto wygra i myślę, że tu o to wszystkim chodzi. No, zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, jak to będzie element końcowy tej walki, ale mam nadzieję, że Robert Parzęczewski i dobrze przemyślał, wie co robi, z trenerem przeanalizował, zgodził się na walkę od razu, dlatego mam nadzieję, że będzie fajna bitka. Dzierżoniów to zawsze był Michał Leśniak, który tam sprzedawał najwięcej biletów. Natomiast Michał Leśniak ma swoją walkę życia o Mistrzostwo Europy. Michała nie będzie. Kogo jeszcze zobaczymy w Dzierżoniowie? Wiesz co, no Michała nie będzie, no miejmy nadzieję, że Michał po walce tydzień wcześniej o Mistrzostwo Europy przyjedzie z pasem Mistrza Europy i będziemy się cieszyć razem z Michałem w Dzierżoniowie. No tutaj nie przekreślajmy, że Michała w Dzierżoniowie nie będzie, na pewno będzie, pewnie nie będzie sprzedawał biletów, ale powiem szczerze, że zainteresowanie galą i zawsze, z reguły chyba ostatnio też Robert Parzęczewski toczył walkę wieczorów w Dzierżoniowie. Dlatego myślę, że tutaj Dzierżoniów boksem stoi i ja cały czas od kilku lat już robimy te gale w Dzierżoniowie, tam na miejscu Mariusz Konieczyński działa i tutaj jestem tutaj spokojny o frekwencję, a jeśli chodzi, kogo jeszcze zobaczymy, no na pewno chciałbym, żeby zawalczył Kuździeń i też szykujemy mu fajnego rywala, chciałbym, żeby to była ósemka, myślę, że zdobywca pasa Frankofon Makarszu, który jest związany z nami, zawalczy z Jasiewiczem, no i myślę, że tutaj mamy jeszcze w zanadrzu trzy walki, ja też nie chcę zdradzać, bo za chwilę po uszach dostanę, że wszystko powiedziałem. Dlatego myślę, że Parzęczewski Valentino, Makarczuk Jasiewicz i Kuździeń całkiem niezłym zawodnikiem. Myślę, że też walka będzie interesująca. To myślę, że na ten moment przed ogłoszeniem gali jeszcze wszystko jest tak, jak powinno być. Ile gal w tym roku Tymexu i ewentualnie Mateusza Borka, na których będą zawodnicy Tymexu? No ja myślę, że z reguły ostatnie lata robiliśmy 6-8 gali. Myślę, że w tym roku będzie tak samo i to taki sam schemat jest jak zawsze. Tutaj my nic nie zmieniamy, tak jak od samego początku i od kilku lat robimy początek w Dzierżoniowej, tak samo i teraz. No i później normalnie, systematycznie, co 3 miesiące ja bym chciał, żeby te obowiązki w ogóle całkiem spadły ze mnie, żebym ja nie musiał tutaj przy tym nic robić i kombinować i się zastanawiać, ale w ostatecznym rozrachunku, jak są, wiadomo, sytuacja jest podbramkowa i coś trzeba dołożyć, to wiadomo, Mariusz, dołóż. Okej, to tak na koniec. Widzę, że więcej radości sprawia ci Gromda. Raz, że łatwiej chyba składać tą galę. Dwa, że pewnie mniej cię kosztuje, a może inaczej, może więcej kosztuje, ale więcej do przodu pewnie jesteś, o ile w ogóle może być do przodu na boksie zawodowym w tej chwili. Co ty chcesz z tą grupą Tymex jeszcze zrobić? Masz jakieś plany, czy po prostu to się tak toczy samo sobie w tym momencie?
Znaczy wiesz co, mamy jakieś plany, mamy nowych zawodników, mamy myślę, że wielu perspektywicznych, jacyś tam się zgłaszają, no do nas jeszcze zawodnicy i wiadomo, że tutaj cały czas Mariusz Krawczyński czy Mateusz Borek kipią tą energią, może nie do końca Mateusz i ja, ale Mariusz Krawczyński wiadomo jest otwarty na każdą współpracę i zawsze chce pomagać i to po prostu też on chciałby coś tam w jakiś tam sposób osiągnąć. Myślę, że pewnie w kilku przypadkach się zawiódł i myślę, że też go to boli, ale nie, jest jakiś plan, ja myślę, że nawet przekształcenia czegokolwiek na cośkolwiek. Ja po prostu dzisiaj nie chcę mówić, ale mam plan i myślę że niedługo będziemy chcieli coś zrobić, żeby po prostu robić to inaczej, żeby to było też promocyjnie, może taka jakaś składanka z inną dyscypliną albo z innymi walkami. No tutaj ja mam plan na to i myślę, że tylko jest kwestia przegadania. Czekamy, żeby zrobić te gale i później będziemy myśleć. Myślę, że promocyjnie musimy, jeśli chcemy funkcjonować jeszcze w boksie, w ogóle boks zawodowy, jeśli chce funkcjonować, bo nie ukrywajmy, dzisiaj w Polsce boks zawodowy no jest troszkę na słabszym poziomie i w tym miejscu, jakim jest. Nie ma co ukrywać, tutaj się nie oszukamy. Możemy dobierać tych rywali, kombinować nie wiadomo jak i mówić nie wiadomo co i mówić że na hali czy w Filharmonii jest 300 biletów i wszystkie za chwilę będą sprzedane. No nie oszukujmy się. No, jeśli ktoś się mieni grupą największą grupą w Polsce z największymi nazwiskami, to jak mówiąc o wysprzedanych biletach w hali 300-osobowej, no to życzę mu powodzenia. Tak samo jak życzę powodzenia w przypadku Adama Balskiego. Ja tutaj nie chcę się napinać i nic mówić, ale powiem szczerze, że jak zawarłem z kimś umowę i z kimś się dogadałem, podałem komuś rękę, to trzeba te zapisy brać i z tych zapisów się wywiązywać. No zobaczymy, jak to wszystko będzie. Ja tutaj nie chcę dzisiaj mówić, bo czasami ręce opadają, jak to, na to wszystko się patrzy i po prostu jak to wszystko, w którą stronę to idzie. A tutaj myślę, że dzisiaj kibica właśnie takim okłamywaniem samego siebie robimy to, bo jakbyśmy robili te walki, przecież tutaj nie ma problemu, żeby w jakiś tam sposób rywalizować i się dogadywać i nawet rywalizować z tymi zawodnikami. Tylko, że po prostu my tutaj owijamy wełnę i mówimy, że jest fajnie, robimy dobrą minę do złej zły, a tak naprawdę wiemy, gdzie jesteśmy. A gdzie jesteśmy? Nie wiem. Bok, to polski bok gdzie jest? Nie będę mówił, gdzie jesteśmy, każdy sobie... Żółtego dolara dostanę, tak? No bo, dlatego mówię, no tutaj jeśli nie będzie w jakiś tam sposób współdziałania, to my tak naprawdę tym, co teraz się dzieje i co teraz się robi, to nic nie osiągniemy, bo wiemy dobrze o tym, że dzisiaj freak fighty i dzisiaj w jakiś tam sposób gromda i wiele, wiele nic. I tutaj nic nie mamy. Możemy oszukiwać, tu mordobicie, tu freaki, tu wyśmiewanie, tu konferencje. Czysty sport, wiadomo. Czysty sport gdzie jest, czy to boks, czy boks olimpijski, wiadomo też, jak nie będzie boksu olimpijskiego, nie będzie zawodowego i co my nie będziemy mówić, tylko że my cały czas opowiadamy, mówimy, co my nie zrobimy, co my nie zrobiliśmy, jacy my nie jesteśmy, tylko że tego kibica nie ma. No i dlatego myślę, że już ten kibic rozszyfrował wszystkich i wszystko o boksie wie. To ostatnie pytanie, które mi teraz przyszło na myśl. Czy istnieje takie prawdopodobieństwo, że ty na Gromdę ściągasz więcej ludzi, którzy muszą zapłacić pay-per-view, niż ludzi oglądających boks telewizji za darmo? No pewnie, że tak. No wiadomo, że tak. No to nie ukrywajmy. Czyli co, ludzie, którzy płacą, jest ich i tak więcej na Gromdzie, niż ludzi, którzy mają za darmo boks w telewizji, tak? No wiadomo, że tak. Wiadomo, że boks zawodowy. No my mieliśmy przykład boksu chyba bodajże walka Szpilka z Różańskim był w pay-per-view i wiadomo, ile to się sprzedało, nie? No to myślę, że w Gromdzie, przy jakiejś tam słabej Gromdzie jest chyba trzy razy tyle, dwa razy tyle, w zależności od gali. Dlatego myślę, no spokojnie. Dlatego myślę, że tutaj trzeba coś przeformatować, trzeba coś naprawdę zmienić, bo dzisiaj mówienie, że jest fajnie, to nic to nie znaczy, bo dzisiaj nie mamy nazwisk, bo nie ukrywajmy jeszcze kilka lat do tyłu, no to wiadomo, kibice czekali na Adamka, na Włodarczyka, na Gołotę, na Głowackiego,
a dzisiaj tych nazwisk tak naprawdę nie mamy. No cóż z tego, że jakieś nazwisko, ktoś pojedzie na zagranicę, dostanie bęcki, wraca i jest pretendentem. No i co z tego wyszło? No wiadomo, że tylko wiadomo, zarobił pieniądze i nic to więcej nie wniosło. I ten kibic jak nie pamiętał o tym gościu, tak nie pamięta dalej. A zobaczmy, a dzisiaj nawet w przypadku czy to Gromdy, czy tego, my nawet nie podajemy nazwisk, tylko mówimy jakieś ksywki. Joker, jakiś Mario, Don Diego i tego i ludzie o tym wiedzą. Dlatego mówię, no tutaj trzeba się zastanowić, jak to zmienić, w jakiś tam sposób też współpracować, ułożyć to, bo mówię, no takim mówieniem, że ja jestem dobry czy fajny, to nic nie zrobimy. Dzięki. Dzięki bardzo.